Dzień dobry widzowie, witam was bardzo serdecznie, witam was bardzo gorąco z tej strony Kompulsator. Etap pierwszy z trzech nowej karty medali Uderza Jestrzynia. Opuść widmową formę w odległości uderzenia wrogich graczy. Cóż to za tajemnicze zadanie? A no nie taki diabeł straszny, jakby się to wydawało. Zobaczcie, zerknijmy sobie jeszcze szybko do sklepu. Tak jest, mamy wesprzyj wysiłek wojenny, oczywiście nowe głosowanie w grze, sklep z przedmiotami. Jeżeli macie ochotę sobie coś w sklepie kupić, to tutaj jest taki magiczny przycisk wesprzyj twórcę. Klikamy, wpisujemy Kompulsator i zatwierdzamy przyciskiem potwierdza, co serdeczne dzięki. Jak wiecie, to pomaga w rozwoju kanału. A teraz wracamy do zadania i tym zadaniem jest oczywiście opuścić widmową formę w odległości uderzenia przeciwnika, czyli wrogiego gracza. I wejdziemy sobie teraz do gry, to zadanie wykonać. W międzyczasie oczywiście łapka w górę, subskrypcja pod filmem, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału. No i do roboty. No i moi drodzy, proponuję, abyśmy sobie polecieli na przykład w okolice tych, wiecie, miejsc, w których się rozbiły statki obcych. Czyli na przykład tutaj po drodze mamy w okolicach Zalewu Zastoju, w okolicach Gasnących Gajów, tam sobie wylądujemy i zamienimy się w duszka. A jak zamienimy się w duszka, to będziemy mogli ruszyć tam, gdzie mamy naszych przeciwników. No i generalnie zadanie polega na tym, aby przy takim przeciwniku wyjść z cienia, z ukrycia, przestać być duchem dosłownie. Tak więc lądujemy, szukamy kosteczki, kosteczkę sobie zjemy i za chwileczkę będziemy szukać przeciwników. Tutaj jest dużo kosteczek, o, w tym miejscu. Bardzo proszę. Zamieniamy się w potwora. O, tu nawet ktoś jest. Proszę bardzo. I kończymy od razu. I pięknie zadanie wykonane. Bardzo szybko, bardzo prosto. A teraz stąd spadamy.